1 maja 2019 roku, święto praca, więc dzisiaj pracujemy nad tym, aby wyłonić zwycięzcę halowego Pucharu Polski. Mecz drugi, jeśli chodzi o ten finał, a więc rekord Bielsko-Biała, Piast Gliwice. Piękna panorama na Bielsko, piękny widok także na obiekty. Tak, tam się patrzy na środek boiska i dwóch byłych rekordzistów rozpoczyna to spotkanie obecnie właśnie w barwach Piasta Gliwice. Można powiedzieć, Artura Popławskiego, który teraz przy czasu Popławski, no ciężko było zewnętrzną częścią stopy skierować tę piłkę do bramki Rozmusa. Sergio Parra, jest dwóch zawodników rekordu, przepraszam, Piasta Franc. Sergio Parra, nie ma faulu, gramy dalej. Szadurski, to zawodnik 21-letni. Rafał Frat, ostry kąt, musiał interweniować Bartłomiej Nawrat. Bartłomiej Nawrat, Budniak, jesteśmy pod drugą bramką, zatrzymane to uderzenie. Jeszcze nie koniec, gol! Paweł Budniak, kapitalna bramka w samo okienko bramki Rozmusa. Mamy otwarcie wyniku. Wrócę na szybko do sytuacji Rafała Franca. W takiej dokładnie sytuacji zdobył bramkę w pierwszym meczu po takim voleju, więc widać, że mają to świetnie wyćwiczone. Na rekord wykorzystał praktycznie pierwszą sytuację, jaką miał. No, trzeba powiedzieć, błąd gdzieś, nie wiem, czy nie właśnie Rafała tutaj przy tym zatrzymaniu piłki i no, rekordziści to z zimną krwią wykorzystali. Piękne uderzenie Pawła Budniaka. Zwycięzcą to trzeba dodać Sporting Lizbona, przed momentem kapitalna sztuczka techniczna Michała Kubika. No i tak sobie pewnie patrzyli zawodnicy rekordu. My z tą Barceloną żeśmy rywalizowali. Właśnie Michał Kubik strzelał też w meczach Ligi Mistrzów. Jeszcze jedna szansa, a tutaj Barcelona miejsce trzecie. Zwycięstwo Sporting Lizbona, drugi zespół Kairatu Almaty, a więc gospodarza tegorocznych rozgrywek. Popławski bardzo mocno obok bramki Rozmusa, jeszcze chyba tam interweniował bramkarz czy jeden z zawodników? Czy tam jakieś kwestie regulaminowe, o jakieś miał pretensje. Uwaga, bo dwóch na jednego wychodzi Piast, Rafał Franc. Franc! Chyba nieczysto trafił w piłkę zawodnik Piasta. Jeszcze gdzieś tam był rekosz w naszej ojczyźnie. No ale to już są pytania dodatkowe. Oj, teraz gol! Po tym wejściu Omylaka mamy 1-1. Błąd Bartłomieja Nawrata. Tak, jest zdecydowanie błąd Bartka, ale no niesamowity spryt. Omylaka, Mateusza Omylaka. No, to chcemy zobaczyć powtórkę tej sytuacji, bo to... To mogło być nawet z lekkim faulem Bartka, tak mi się wydaje, więc patrzymy. Nie powinien być odłożony. Lewucki, no wypatrzył tam partnera i proszę zobaczyć. Nawet do końca nie wiedział, że skierował tę piłkę do bramki Mateusz Omylak. Fakty są takie, 1-1, 5,5 minuty do zakończenia pierwszej części rywalizacji. Tutaj nie najlepsze odegranie Śmiałkowskiego. I już, przepraszam, Dewuckiego i jest pusta bramka, do której piłka w tym momencie została skierowana. 2-1 dla rekordu, no zła ta zmiana, absolutnie graczy Piasta Gliwice nie zdążył między słupki Rozmus. No i mamy prowadzenie gospodarzy. Jan Janowski, Bąsior będzie próbował strzelać. Świetnie teraz odgrywał Michał Marek, nie zdążył Janowski za tym, przepraszam, Popławski za tą akcją. Sergio Parra ma miejsce, gol! Kapitalna akcja, ale odsłonięty zupełnie. Parra miał miejsce do tego, aby uderzyć. Też walałem. Przede wszystkim no, na początku trzeba oddać klasę strzelcowi. Kapitalna akcja indywidualna. Już druga w tym meczu, kiedy łamie akcję do środka na swoją lepszą nogę. No i świetny strzał. W dolny róg, bez szans Bartek Nawrat. Na parkiecie myślę, że bardzo przyjemny do oglądania mecz i kawałek futsalu, tak? W wykonaniu obydwu drużyn, jak groźnie teraz było. Teraz uwaga, 2-1 z Sergio Parra, zwolnił tę akcję. Jeszcze nie koniec, kapitalna interwencja, fenomenalna Bartłomieja Nawrata. Tak. No i to był ostatni akcent pierwszej części rywalizacji. Myślę, że kibice mogą być zadowoleni z tego, co widzieli. Parra, proszę zobaczyć, panuje świetnie nad piłką, chociaż teraz odebrana ta piłka przez Michała Marka, Budniak Marek. Odegranie do Bondara, no do sporą dożą przejścia teraz broni Rozmus. Bardzo dobrze wyszła w tą drugą połowę, pierwsza czwórka rekordu. No i proszę, z półobrotu strzelał. Dokładnie, ale bardzo swobodnie się czują w rozegraniu i też no, nie pozwolili Piastunkom no, praktycznie opuścić własnej połowy. Douglas teraz nieprzyjemny dla Michała Marka, ale to wszystko zgodnie z przepisami. Popławski, takie kąśliwe uderzenie po parkiecie. Szadurski. Troszkę za szeroko do Franca, ale udało się utrzymać tę piłkę w boisku. Douglas, świetnie, Rafał Franc i górą Bartłomiej Nawrat. Przygotowali się na bronienie tego tak elementu. Jest. Rafał Franc, zobaczmy, Franc! Nie ma bramki, szkoda, bo byłaby to ozdoba tego finałowego dwumeczu.
Popławski i Bondar do Popławskiego, ależ uderzenie. Piłka ląduje na poprzeczce. Douglasa pamiętamy. Oj, teraz błąd, właśnie Marek, ależ obrona rozmusa. Zastosujemy jakiś wariant, czy Douglas decyduje się także na uderzenie? Douglas! Fenomenalna interwencja na wrat. Śmiałkowski, jeszcze nie koniec, proszę. Piast na tarciu. Ja jestem zawsze zdania i zawsze takiego zdania byłem. Może to po tej bramce, która teraz nie pada. Jeszcze Surmiak karny. Rzut karny dla rekordu. Rozmus kontra Nawrat, a więc rywalizacja z dwóch bramkarzy. Bartłomiej, Nawrat, gol! 3-2, chciał tą piłkę wziąć. Myślę, tak, już wszystko wiemy, tak. Już wiemy, skąd ta bramka. Proszę zobaczyć, takie rzeczy dzieją się na parkietach futsal Ekstraklasy. Pozostaje pogratulować. Barra, Śmiałkowski wychodzi, Nawrat, pusta bramka, Douglas, świetnie broni Bartłomiej Nawrat. Dewucki, jeszcze Franc w kierunku Śmiałkowskiego, Dewucki, piłka po rykoszecie i co? Nawrat, gdzie jest piłka? Nie ma gola, ależ teraz niewiele zabrakło. Obok niego Budniak, Śmiałkowski, aj, chyba mu strzelać, jeszcze Barra, nie ma bramki, gol! 3-3, trochę szczęśliwie wykończyli to gracze z Gliwic, natomiast ładna akcja, która moim zdaniem już wcześniej powinna zakończyć się bramką. No myślę, że tak, no to pokazuje też bardzo duży potencjał osobowy, jaki ma Piast Gliwice, tak? I tak, wyszli, pewność siebie, pewność siebie wyszli tutaj, no pięknie, tak. Douglas. Teraz ma miejsce, aby uderzyć. Nawrat. No. Bondar kontra Douglas, nie ma bramki. Śmiałkowski zablokowany, pusta bramka. Popławski zewnętrzną częścią stopy. Słupek po tym uderzeniu. I nie ma faulu. Co ciekawe, nie ma tu jeszcze wielkiej radości na ławce rekordu. Wszyscy siedzą, czekają, bo chcą zdobyć ten puchar, ale po zwycięstwie. Rafał Franc tymczasem strzela i jest pieczątka. Puchar Polski dla rekordu Bielsko-Biała. Michał Kubik. Była 100% sytuacja, strzał gdzieś. Praktycznie wspojenie słupka poprzeczki, piłka wraca pod nogi rekordzistów i z zimną krwią wykorzystuje to znów z prawej nogi Michał Kubik. Sergio Parra. Douglas, Franc, może teraz gol! 4-4. No i Douglas zdobywcą bramki wyrównującej na 12 sekund przed końcem meczu. No myślę, że Douglas zasłużył. Bardzo dobre jego spotkanie, myślę, że bardzo dobry jego powrót do Polski i teraz też tą bramkę sobie, można powiedzieć, wypracował, a mecz się skończył. A rekord, choć jeszcze 5 sekund do końca, już świętuje. Szanowni Państwo, zdobywcą Pucharu Polski w sezonie 2018-2019 rekord Bielsko-Biała. Po raz trzeci w historii zdobywają ten puchar, bronią trofeum zdobyte przed rokiem w Opolu. Puchar już w rękach Honzy Janowskiego i za moment powędruje do góry. Rekord Bielsko-Biała zdobywcą halowego Pucharu Polski w sezonie 2018-2019.